Tweedum, 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 Tam, Tweedum. 16. Halo? Grażyna, słuchaj. No jestem już w biurze. Tak. Zaczekaj, ja mam dla ciebie połączenie. Więc tak, wiesz co, wychodzi mi, najlepsza opcja to jest chyba przez Istanbul i stamtąd. Istanbul, nie Istanbul, wariatko. Można. Proszę, proszę, można. Tylko słuchaj, tam jest, z tego co widzę, jest przesiadka. Niestety, przesiadka 5 godzin czekania, tego się niestety. Wiesz co, to chyba lepiej przez Moskwę cię puszczę. Przepraszam, że się wtrącę, ale przez Moskwę to nie. Tam kiedyś pojechał, pamiętam, Bolesław Bierut i no już nie przyleciał. Aha, miał przesiadkę? Nie, wysiadkę miał właśnie. Aha, ale doleciał? No doleciał, ale już z nogami do przodu tam już tak. Nie, słuchaj Grażyna, to jednak nie, to jednak Istanbul, tak. Klient mówi, że jakiś Bierut miał problemy w Moskwie. No. Dobrze, poczekaj, ja szybko go załatwię. No. Biuro podróży. W czym mogę pan... No właśnie, ja w tej... ja nie mogę. Ja nie mogę. Ja już chyba też nie mogę, ale... Ale proszę siadać. Ale jak mi jest przyjemnie, proszę siadać. Tak, moment. Proszę siadać. To jest ta. Nie uwierzysz. Normalnie trzymaj mnie, bo zaraz się przewrócę. Mój profesor z liceum. Słuchaj, profesor. Pamiętasz, w liceum mówiłam ci, w pierwszej klasie kochałam się w profesorze. Jejku, jaki seksowny był. Ja zwariuję, jak sobie przypomnę, blondyn wysoki, niebieskooki, włos. I zawsze w takim modnym trenczu posuwał. Znaczy teraz płaszczyk zostaw włosu leciał. No tak, 30 lat temu, to było nieważne. Grażyna, ja ci potem wszystko opowiem. No pa. No panie profesorze, no takie spotkanie. Ja już wiem, tak. Proszę siadać. Mi się już też jakoś wszystko... Ojej. No to... Proszę siadać, proszę usiąść. Ja wiem, ty jesteś dziecko, ty jesteś ta... No, nie, bo pan profesor sobie... No to ja, no to nie. No to siądź dziecko, no to... Ale nie wypada. No jak nie wie, no to ja pierwszy nie mogę usiąść, no. Siadaj dziecko. Dobrze. Panie profesorze. Nie, ty byłaś moja, wiem, ja poznaję po... No ja się przedstawię. Nie, ja sam. Ty jesteś rybeczko, ty... Wiem. Ty jesteś ta jagódka. To nie ten owoc. Ty jesteś ta... Wiem, Zosia, pamiętam. Nie, Zosia. Weź, tak, nie rób mi tego, bo przecież ja nie mogę tyle razy wstawać. Bo w końcu nie wstanę. Ty jesteś ta... Nie, Zosia. Nie, już wiem. Ty jesteś Kasia. Kasia. Nie Kasia tam. Kasia, Srasia, Basia jesteś. Kasia. A jednak. No może Kasia. Tak. No to opowiadaj. No tak, pewnie rodzina, pewnie tam mąż, dzieci. Wszystko dobrze. Obiad, rosół, kapusta, tak. No tak, syna mam. W liceum już. Już? No taki chłop, no czas leci. No jak to, już? No tak, no mąż też. Z mężem coś nie tak, pracy nie ma? Nie, mama. Wyjechał. Nie, jest. W domu. Nie. Gorzej. W więzieniu? Nie. A gdzie? Tylko żeby to się poza tą salę nie wyniosło. PiSie. No to masz, babo, problem. A ty dziecko jesteś... No właśnie, ja na odwrót w koalicji. O, to się składa. A syn? A syn jakoś w porządku. Raz w PiSie, raz w koalicji. Co tydzień dobra zmiana. No to trzeba może uważać na jego kręgosłup, bo
Może by na jogę puścić go. Bardzo dobry pomysł. Ale panie profesorze, w niedzielę robimy sobie wolne. Chociaż. Tak, no jeden dzień. No to nudów nie macie. Nie, jakie tak. Nudy, panie profesorze. Ja oczywiście siedzę, no ciężka praca, biuro podróży, więc to dzwonię, te telefony, to wszystko. Tak. I wracam taka zmęczona do domu, ja patrzę, a mi na drzwiach wejściowych Pawłowicz wisi. Powiesiła się u was na drzwiach? Ale jak to, jak to? Panie profesorze, mąż przykleił. A co będzie, jak mu odbije i potem mi nad łóżkę ją powiesi? O kurczę. Panie profesorze, tak. On ma wszystkie spodnie poprzecierane na kolanach, tak? W tych miejscach. Jaką sparę by się nie wziął, to tu przetarte, tu przetarte, tu przetarte, tu przetarte. Więc no po prostu prezesa w telewizji na kolanach ogląda. Więc ja mu mówię, człowieku, ty wstań z tych kolan. Wstań! Tak! Ty haseł swojej partii nie słyszysz! Tak. A jeszcze wie, że w biurze przecież pracuje. Tak. To ostatnio powiedział, żebym mu załatwiła weekend na Mierzei Wiślanej. O tej porze? No listopad. A co mu tam? Obejrzał w telewizorze, że prezes tam pojechał ten słupek, tak? Wytyczał tam i ten słupek wbił, to on chce teraz pojechać i sobie zdjęcie z tym wróć słupkiem zrobić selfiaka, ale przecież tego słupka nie ma, ja mu mówię, że go już nie ma, ale mi nie wierzy. Tak, wiesz, prezes go zapakował do domu na pamiątkę. Tak, a poza tym wszystkie obiady gdzie? Gdzie? W Zielonej Owieczce. Ja cię kręcę. No. I ten taki kawał drogi tam jest. Ale gdzie tam? I on jeszcze chce się uczyć języka węgierskiego. No proszę. No co tam, co z tego ugrofińskiego zrozumie, no? Bo z Orbanem może dwa słowa. Może, po prostu. Panie profesorze, ale jeszcze jednego dnia to wie pan, co on mi przyniósł? Co przyniósł? Wiadro piasku i 3 kuwety dla kota. A my mamy psa. Ja cię taką satyreczkę. Piękna, taka po prostu rudziaczka, tak skochana do czesania. On tego kici, pies zgubiał kompletnie. No kici, no. Ja szaleję. A najbardziej to szlak mnie trafia, bo my przecież pieniędzy nie mamy. On codziennie szuka, otwiera komputer i szuka domku na Żoliborzu. No szuka domku na Żoliborzu. No przecież ja tego nie wytrzymam dłużej. No przecież to trzeba mieć nerwy ze stali, panie profesorze. Oj, to niedobrze, to niedobrze, że w małżeństwie nie ma miłości. Nie chcę być jak kaznodzieja, ale niedobrze, powiem ci, Zosiu. I Basiu, Krysiu. Marysiu. Nie, panie. Nie, panie profesorze. Tak. Nie, ale miłość nie. Jest. Tak, my się bardzo kochamy. A no to chodź. Ja jako kobieta wiem, że to jest po prostu człowiek chory. Tak. I on potrzebuje zrozumienia. No, musi, prawda? Tak. sobie rozmawiamy. Tak, tylko jak długo go można rozumieć? Wstaje w nocy, laskę struga. Ale to znaczy jak laskę struga? No normalnie. Ale co? Normalnie. Sobie struga czy jak? Nie, panie profesorze, no. Jak struga? Do marszałka się przymierza. A widzisz. Tak. A jeszcze najbardziej to mnie wkurza, jak on sobie tą kawkę z Morawieckim popija. Kawkę z Morawieckim piją? No to już może jest na samym szczycie. Panie profesorze, on nawet z domu nie wyszedł. Jak on to organizuje? Zdjęcie sobie stawia Morawieckiego, kawki dwie sobie robi i jej gadają. I dawaj, hajda, jeden drugi. O wszystkim. O Kubicy, o Wacie, o Tacie, o promie, w budowie. I co chwila, o ku, ja pie. O ku. Nie wyrażaj się. Mówię mu, w końcu premier to. No tak. On mówi, że ma to już prywatnie. A widzisz. I że może. A, no a czasami, panie profesorze, tak. To jeszcze do nich w nocy dojdzie jeszcze 2 koleżków. Sasin z Suski przyjdą. Ci też? Tak, ci też przychodzą. I potem siedzą do rana i dzielą włos na czworo. O, panie profesorze, bo ten Suski to on podobno perukarz jest. Suski perukarz? Tak, tak. A widzisz, to dla czego będę miał kontakt, bo może coś... No i potem się odprowadzają. Już nad ranem mój mówi, że ich odprowadzi i przy okazji kota wyprowadzi. To ja mu za nim jeszcze tak krzyczę. Tylko żebyś ty mi Polski z Unii nie wyprowadził. Ty nie wyrażaj się. No i jeszcze, i tak. No ale panie profesorze. Tak, bo właśnie w sprawie polecieć, bo to... No, w końcu pan w biurze podróże. No bo dostałem bon i w nagrodę za jakąś ilość tam, nie wiem, pracy i bon od pani tej ministry szkolnictwa, tej
A to w ogóle gratulacje, zambony, panie profesorze. Tak, nagrodę, nagrodę. To gratulacje, no to i to sprawa. Z Dowolnego Biura Podróży mówię sobie, ja patrzę. Ja akurat tak, takie przechodzę spotkanie. Przechodzę jest. Panie profesorze, no to, a tylko pan musi mi powiedzieć, gdzie tak naprawdę chciałby pan polecieć? Jakieś ciepło, zimno, północ, południe? No to jeżeli mogę wybierać... Afryka, Alaska. No to jeżeli mogę wybierać, to bardziej ciepło, bardziej południe, ciepło. Bardziej coś typu Afryka. Afryka, dobrze. I to, ten bon opiewa na jaką sumę? No. I jakieś 300 zł chyba. No. No tak. No. Czyli witaj Afryko z Afryko. Na południe. No nie wiem. Nie, no pan proszę, no my coś znajdziemy. 300 zł to jest tak, że ty tam nie Afryko. No to tam. Z noclegiem? No tak. I śniadania. Bo ja bez śniadania to ja z domu nie wychodzę. Tak. Zawsze coś, no to... ale zawsze coś. To panie ale profesorze, to... no to... Na południe, tak? Na południe, jak najdalej. No to Kraków. Polecieć do Krakowa. Ale z noclegiem to nie dociągniemy. Aha. Na tą sumę. Ale to jeszcze jedna opcja zostaje. Tak. Proszę bardzo, Radom. Proszę bardzo. I mamy tak, odlot do Radomia jest o godzinie 23.40. Aha. Przylot jest 23.58. Ale to szybciutko. No. No migiem po prostu, czyli około godziny pierwszej będzie pan już w hotelu. Raz dwa leci. I potem jest z powrotem wylot z Radomia 5.20. Ale... Czyli... To jest super opcja, bo wychodzi pan o trzeciej z hotelu, czyli bez śniadania, to wtedy mamy nie dopłacamy. Nie dopłacamy, trochę gratis. Tak. I 5.20 jest wylot. No już, i pięknie. A wylot jest do... No do Warszawy, do domu. Z powrotem. No. A kiedy pan profesor chciałby lecieć? Ja od razu zabukuję. No najlepiej 12, bo to tak last. Ale w listopadzie? No a kiedy? Nie, no 12 listopada to święto jest. Nie, 11 jest święto, to ja dobrze wiem, bo... Nie, 12 też. No, można powiedzieć, yeah. O mały włos by nie było. No, jakby nie zdążył prezent, a on taki wziął papier. Szybko pisał. Lewą ręką. To jest gostek naprawdę błyskawy. On powinien za kubicę jeździć. No. Ej. A na marsz pan pójdzie, panie profesorze? Marsz ten, no ja no, co roku jakieś tam... Tak, marsz. Tylko ja, jak teraz i kolejne marsze, to zawsze ten nasz marsz, uważam nasz marsz. Nie ich marsz, tylko nasz marsz. Ja ich marsz to nie wchodzę, tylko nasz marsz, bo oczywiście nasz marsz, bo gdyby oczywiście i nasz marsz był ich marszem, to ja bym oczywiście nie poszedł w ich marszu, bo to byłby ich marsz. Ale jak jest nasz marsz, to ja zawsze mówię, oczywiście mógłby być jakiś inny, prawda, marsz. To wtedy, jeżeli byłby inny marsz, to ja wtedy, jeżeli to byłby inny nasz marsz, to wtedy ja do tego innego też mógłbym iść. Tylko pod warunkiem, że to nie jest ich marsz, bo ja... Marsz! Ich marsz! Marsz, panie profesorze! Jezus, kochaj! Chodź! Dobra!